Nie mamy wiedzy, że nasz przodek urodził się w 1817 roku, prawda? Nie, tak daleko nie sięga zazwyczaj nasza pamięć. I kojarzymy, że ojciec czy dziadek urodził się na przykład w 1915 roku. I gdzie teraz znaleźć jego akt urodzenia, żeby się dowiedzieć czegoś bliżej? Można iść do księdza oczywiście, bo w powszechnym mniemaniu funkcjonuje taka opinia, że pójdziemy do księdza na plebanie i tam wszystko znajdziemy. Można to zrobić, ale pełniejsze dane uzyskamy idąc na początek do Urzędu Stanu Cywilnego. Otóż, proszę Państwa, jeśli Państwo potrzebują informacji o urodzeniu, małżeństwie czy zgonie, która to wydarzenie miało miejsce od 1912 roku do dzisiaj, to idą Państwo do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. Bo w Urzędzie Stanu Cywilnego są przechowywane księgi urodzeń, małżeń i zgonów w ciągu 100 lat od ich wytworzenia. Po tym okresie są przekazywane do odpowiedniego archiwum. Czyli, żeby była jasność, 1912 rok, 13 i tak dalej, są w Urzędzie Stanu Cywilnego. Z 1911, 10, 9, 8, 7 i wstecz są w archiwum. Czyli jak już załatwiliśmy archiwum, zapukaliśmy tam, proszę dalej. Okazuje się, że potrzebujemy wcześniejsze księgi, jak? O! I teraz, jeśli szukamy informacji z lat 1873-1912, to musimy zapukać do bram tego budynku przy ulicy, to jest ulica Poznańska 207 w Kaliszu, Archiwum Państwowe w Kaliszu. To jest niestety wszystko tak rozparcelowane, bo do 100 lat w Urzędzie Stanu Cywilnego, z okresu 1874 do 1912 obecnie, a za rok 1913 w Archiwum Państwowym w Kaliszu, a jeszcze starsze, czyli sprzed 1874, proszę dalej, znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Czyli prowadząc te badania, odwiedzimy przynajmniej dwie placówki archiwalne i jeden Urząd Stanu Cywilnego. To jest budynek znajdujący się przy ulicy 23 lutego w Poznaniu. Co do tego budynku żartowano przed laty, gdy byłem na początku studiów, że powinienem się tam zameldować, bo spędzałem tam tyle czasu. Teraz już mniej, bo co tam przeglądać, jak już się 12 lat tam siedzi. To już zaczyna dokumentów brakować. Ale księgi metrykalne z naszego regionu powstałe w latach 1808-1874 znajdują się właśnie w tym pięknym budynku w samym centrum Poznania, bo gdybyśmy tutaj poszli i skręcili tutaj, to już jest stary rynek. O ile Kalisz jest na końcu świata, jeśli chodzi o archiwum, bo to jest przy wylocie na Kościelną Wieś i na Pleszew, o tyle Poznań ma w samym centrum, w sercu miasta. Proszę bardzo. A jakby nam już zabrakło dokumentów i chcielibyśmy szukać dalej, to możemy bazować na kościelnych, tych z XVIII wieku i starszych. Ale to trzeba pojechać na Ostrów Tumski w Poznaniu, do tego pięknego i trudno dostępnego budynku pod nazwą Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu na Ostrowie Tumskim. I tutaj znajdują się księgi sprzed 1808 roku, ale i późniejsze, proszę Państwa, ale prowadzone przez księży, czyli nie księgi stanu cywilnego, a księgi metrykalne. Chyba, że pochodzimy, mamy przodków z Radomskiego, z Lubelskiego, z Podlaskiego, to wtedy należy zadzwonić do odpowiedniej parafii i wtedy ksiądz powie, tak, tak, mam tą księgę urodzeń z 1724, gdzieś tam leży na strychu, tylko, i to jest teraz prawda, co powiem księdzu, bo tak mi jeden ksiądz powiedział, mam tą księgę urodzeń z 1724, tylko niech sobie pan wyobrazi, że tam jest wszystko po radziecku. Po radziecku. Taką rozmowę telefoniczną prowadziłem kiedyś, bo na wschód od Wisły ten proces archiwizacji nie jest tak daleko posunięty i tam archiwa kościelne nie gromadzą tego i to się znajduje na plebaniach, często z wielką szkodą dla tych ksiąg, bo jednak nie są one już niewątpliwie używane, zalegają gdzieś i są nadgryzione nie tylko zębem czasu, ale i zębami myszy, moli, grzybów. Także lepiej, żeby się znajdowały takie księgi w archiwum archidiecezjalnym, bo na co dzień nie są te księgi niewątpliwie potrzebne. No chyba, że jeszcze ksiądz ma takich tak długo żyjących parafian. Proszę dalej. A, no i teraz technika. Tu już nie miałem obrazka, zresztą to trzeba spokojnie wyjaśnić. Jak szukać technicznie? Metoda retrogresywna, czyli mówiąc po ludzku, do tyłu.
Nigdy, jeśli się nazywamy na przykład Pniewski, nie znajdujemy w herbarzu jakiegoś Pniewskiego z XV wieku i nie próbujemy dojść od niego do siebie. To do niczego nie doprowadzi. Na pewno po drodze jeszcze będą ze cztery luki i nie będzie to w żaden sposób zgodne z prawdą ani wiarygodne. My odnajdujemy, ja mogę tę prezentację przekazać Państwu, żeby nie trzeba było wszystkiego notować. Tak, bo... Znajdujemy jakiś najwcześniejszy znany nam punkt. Urodzenie, datę urodzenia ojca czy dziadka, w zależności od tego, którą linię chcemy najpierw poprowadzić. No i tutaj pozwoliłem sobie taki przykład przygotować. Nasz dziadek, przykładowy dziadek A, urodził się w 1903 roku. I to wiemy. Wiemy, kiedy się urodził i gdzie się urodził. Czyli zaglądamy gdzie? Do Urzędu Stanu Cywilnego, do archiwum w Kaliszu czy do archiwum w Poznaniu? Można na plebanie, albo można w archiwum państwowym w Kaliszu, tam więcej się dowiemy. I w archiwum państwowym w Kaliszu otwieramy tą księgę z 1903 roku i tam będzie napisane, kto był jego ojcem, kim była jego matka. I już mamy naszych pradziadków, tak? I teraz popisujemy się logicznym myśleniem. Otóż, skoro nasz dziadek się urodził w 1903 roku, a jego matka była cnotliwa, bo to cała rodzina cnotliwa, ona niewątpliwie, to musieli oni zawrzeć małżeństwo najpóźniej tuż przed jego urodzeniem, tak? Zdarzały się wcześniaki. U mnie rekord to były 2 miesiące. Ja już to do księgi Guinnessa zgłosiłem. To też przyjmujemy oczywiście, że 9 miesięcy, ale możemy się liczyć z, musimy się liczyć z różnymi niespodziankami, bo to jednak no, prawa natury są niesamowite. To też, jeśli zawarli związek małżeński przed jego urodzeniem, no to należy przejrzeć lata od 1903 wstecz. Proszę dalej. No i szukamy, okazuje się, że 3 lata wcześniej pobrali się nasi pradziadkowie B i C w 1900 roku. W akcie małżeństwa będzie napisane, kiedy się urodzili, gdzie się urodzili i kim byli ich rodzice. Czyli mamy już teraz prapradziadków. No i tą samą techniką, tak? Jeśli wiemy, że ten nasz pradziadek się urodził w 1880, no to jego rodzice, jako że też cnotliwi byli, musieli najpóźniej w tym roku zawrzeć związek małżeński. I znowu kartkujemy małżeństwa od 1880 wstecz, 79 i tak dalej, i tak dalej. W tym przypadku pobrali się w 1875, 5 lat przed urodzeniem naszego pradziadka. I tam będzie znowu, kim byli ich rodzice, kiedy się urodzili i tak dalej, i tak dalej. Nie musiał być najstarszy przecież. No nie, nie musiał, nie. Można czasami i 20 lat przeglądać, bo wtedy małżeństwa były bardzo wielodzietne i odstęp pomiędzy najstarszym a najmłodszym wynosił nawet i do 30 lat. Zwłaszcza jeśli się bardzo młodo kobieta... Matka rodziła z wnukiem razem. No to też się mogło zdarzać. No. Też śmiertelność była duża. Proszę sobie nie myśleć, że przeżywały wszystkie. No, zasadniczo zazwyczaj 50%. Był taki przypadek w mojej rodzinie, tam 10 urodziła, 3-4 razy. Z tym, że pierwsze było, co ciekawe, urodzone 5 lat przed ślubem. Drugie było urodzone 3 miesiące po ślubie, a następne już po Bożemu, księże proboszcz. Pierwsze przeżyły, później umierał. I to byłby koniec prezentacji, ja tylko jeśli mogę, chciałbym Państwu przedstawić jeszcze kilka przykładowych dokumentów, jak to wygląda w praktyce, no bo ja na razie mówiłem na sucho, tak, i nie chciałbym wprowadzać Państwa w taki idylliczny, złudny stan świadomości, że to się otwiera i to jest przyjemne w odczytywaniu. To jest przyjemne, jeśli się lubi takie rzeczy, bo każda potwora znajdzie swojego amatora, ale Państwo zaraz zobaczą, że trzeba się w to wgryźć, wczytać. Zamkniemy to, bo to jest akurat rodowód mojej rodziny, począwszy od tego, może się nie zamykajmy, powiem parę słów, od tego protoplasty Kowala Józefa, aż do jego praprawnuków, tak? Tu jest ten Kowal Józef, a tutaj jest mój pradziadek Ignacy, czyli tu jeszcze byłby dziadek, tato i ja. Ja już nie zmieściłem tego po prostu. To było wydane na zjazd rodzinny w formie pocztówki. I teraz sobie na święta wysyłamy tą pocztówkę, wszyscy tą samą, także nie ma niespodzianek. Specjalnie dla Państwa przygotowałem. To jest, proszę Państwa, to już jest, jak to mawia młodzież, tak? Level 5, poziom 5. Bo to jest
księga z połowy XVIII wieku z parafii Dobrzec pod Kaliszem. Da radę powiększyć, bo tu to nawet ja nie widzę, a ja tego na pamięci nie uczyłem, żeby tak było spontanicznie bardziej. O, nawet jest czytelna. Tak wygląda księga chrztów, prowadzona jeszcze zanim państwo nakazało prowadzenie ksiąg urodzeń i księża się tym zajmowali. Było to pisane ręcznie, zresztą i pozostałe do XX wieku, po łacinie, ciągiem. Jest to zazwyczaj zaplamione, zagrzebiałe, niespecjalnie miłe w dotyku, ale jest to zazwyczaj jedyna forma dowiedzenia się czegoś o naszej rodzinie. No. Jak się trochę w to już wejdzie i pozna te wszystkie formułki, to nawet nie jest to takie trudne, no bo na przykład ktoś by się podjął przeczytania czegokolwiek tutaj? Może na ćwiczenia ksiądz. No dobrze, to idziemy dalej. Skoro pan rektor tak mówi, tutaj jest zbliżenie tego. O, wyciąłem taki fragment. A, ważne jest, żeby znać też łacińskie formy imion, bo do XX wieku praktycznie nie zapisywano Wojciech, na próżno by państwo szukali Wojciecha. Tutaj mamy Wojciecha. Wojciech to był Adalbertus, tak? Nie znajdziemy też nigdy Wawrzyńca. Będzie zawsze Laurentius albo Lorenz, tak? Na próżno by nam było szukać Jadwigi. Będzie Hedwigus albo Hedwig. Albo z łaciny. Idziemy dalej. O, to jest okres, kiedy Prusacy nakazali księżom prowadzenie ksiąg. Oczywiście dali im tabelki. Ksiądz już nie mógł po swojemu pisać, tylko miał formularz i wypełniał. I to jest akurat Księga Małżeństw z 1870 roku. I tu już jest łatwiej. Tutaj mamy nazwiska nukturientów, tutaj ich stan cywilny, a tutaj wiek. Jak państwo widzą, w różnym wieku zawierano wtedy związek małżeński, także i trzeci wiek nie był od tego zdystansowany w żadnym przypadku. O! Proszę państwa, nastał ten rok, o którym mówiłem, 1874. Bismarck w okresie Kulturkampfu wprowadza urzędy stanu cywilnego, odbiera księżom uprawnienia do prowadzenia ksiąg stanu cywilnego i wprowadza takie formularze. I tu jest wszystko, chciałbym powiedzieć, czytelnie, ale jest czytelnie, jeśli się zna niemiecki i zna się gotyk. Jest szablon, ale wszystko było pisane gotykiem. Tak. Proszę dalej. O! To jest akt zgonu z 1918 roku. Końcówka niemieckiego panowania w Wielkopolsce. I tutaj pozwolę sobie na małe ćwiczenie. Tutaj mamy imię. Czy ktoś jest w stanie to imię zweryfikować, przeczytać? Kto tutaj? Brawo! To jest Stanisława, tak. Ale pisane gotykiem. A tutaj? Ale Franciszek czy Franciszka? Brawo, to jest Franciszka Kowalczyk. Tak muszą się państwo na takie rzeczy przygotować. Zmarła bardzo młodo, w wieku 39 lat, zdążyła mieć 10 dzieci. Więcej nie miała tylko dlatego, bo wybuchła pierwsza wojna światowa i męża powołano na front, gdzie zginął, a ona umarła na grypę hiszpankę. Dodam jeszcze, że ostatnie dziecko zmarło w zeszłym roku, w wieku 97 lat. My jesteśmy długo wieczni. No jak przeżyli to... Proszę dalej. O! I tu, proszę państwa, jest księga małżeństw z okresu międzywojennego. U nas w Wielkopolsce postanowiono skopiować dobre niemieckie wzorce, tylko jest przetłumaczyć. I formularz jest taki sam, tylko jest po polsku. Mam nadzieję, że będą warsztaty, gdzie będziemy na takich materiałach pracować. Już po ludzku, tak. I to już będzie koniec. A nie, jeszcze jest... Dla tych, którzy mają przodków z Zaprosny, bo jak państwo kojarzą, na Prośnie była granica pomiędzy zaborem pruskim a zaborem rosyjskim. I tam... A właśnie powiem pani, że tam było paradoksalnie łatwiej, albowiem w latach 1808-1870 księgi były prowadzone wszystkie po polsku i są dużo bardziej szczegółowe. Ksiądz bardzo ładnie pisał.
dawał takie informacje, że w tym czasie w zaborze pruskim paradoksalnie ich nie było. Więc jeśli ktoś ma tam krewnych przodków, to dowie się dużo więcej. Bo... I każda księga ma z tyłu skorowic alfabetyczny, także bardzo łatwo się szuka. Ja miałem takie szczęście, że moi przodkowie mieszkali przez kilkadziesiąt lat w zaborze rosyjskim i dużo więcej znalazłem, niż gdybym miał ich po tej naszej zachodniej stronie Prosny. I chyba na koniec, tak, na koniec ciekawostka, proszę Państwa, ja mam cały czas przy sobie akt zgonu Macieja Kowalczyka z 26 października 1861 roku. Jest to mój 4 razy pradziadek, zresztą urodzony tego samego dnia i miesiąca co ja, tylko że w roku innym oczywiście. I ja zawsze, proszę księdza, 26 października spędzam w kościele. Bo skoro urodził się tego samego dnia i miesiąca co ja, to jest domniemanie, że może czasami mnie się... Nie, że ja mogę tego samego dnia skończyć, co i on. A nie, to jak tak, to jeszcze mam trochę czasu i on miał 10 dzieci, więc jeszcze wiele przede mną. I dlatego się nie śpieszę, bo boję się, że wtedy się skończy. Proszę Państwa, bo o tym można by mówić dużo, ale miałem z panem rektorem ustalone, że 3 kwadranse, chyba właśnie się zmieściłem w tym czasie. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Jak Państwo się domyślają, to mogliśmy co najwyżej liznąć temat, podać takie podstawy. Jeśli są Państwo zainteresowani, to ja służę jeszcze wyjaśnieniami. No i mam nadzieję, że będziemy współpracować i zachęcę Państwa do poszukiwania swoich rodzinnych korzeni, poszukiwania przodków, bo to jest pasjonująca przygoda, chociaż bardzo, bardzo trudna, ale wciągająca niesamowicie. Dziękuję Państwu serdecznie.